Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na Q&A, gdzie pytania zadawaliście mi na Instagramie, więc jeżeli nie ma was na Instagramie i omijają was takie okazje, to zapraszam bardzo serdecznie, tam na dole w opisie znajdziecie wszystkie informacje, obserwujcie, bądźcie aktywni, piszcie, nie piszcie, po prostu na Instagram was też odsyłam, bo fajnie jest na Instagramie. Ja nie wiem do końca, czy będę wam wklejać tutaj te takie miniatury z Instagrama tych waszych pytań, bo ja mam to zrobione w formie screena i tak sobie uświadomiłam, że to nie są jakieś wielkiej rozdzielczości, wielkiej jakości te wasze... Mogę wam pokazać. Żeby nie było, że nie ma. Jest. Nie są to wielkiej jakości rzeczy, a wiadomo, jak się film montuje, to różnie może być. Zobaczę, jak to wyjdzie w praniu. Postaram się, żeby było krótko. Postaram się tego nie przeciągać, bo wiem o tym, że jak ja się zacznę rozgadywać na jakiś temat, to 100 lat mi... Te filmy mają po 40 albo więcej minut. Mam nadzieję, że będzie w miarę szybko, konkretnie. I jak mówię, no nie będę odpowiadać na wszystkie pytania, bo niektóre, gdzie odpowiedź znajdziecie na poprzednich Q&A, to raczej sobie podaruję. Ale lecimy. Ile lat nagrywasz na YouTubie? Te informacje znajdziesz w zakładce informacje na moim kanale, jak również mniej więcej specyfikacje mojego komputera, bo tam tak po prostu pokrótce napisałam, co i jak, bo się często o to pytacie, więc odsyłam bardzo serdecznie. Jak dołączyć do Team Scarlett, jeśli napisało się do moderacji i nadal nic? Ciężko mi w to uwierzyć. Chyba, że napisałeś złego maila, ponieważ za maila moderacji odpowiada Delia. A na tyle, na ile Delię znam, to wiem, że ona go przegląda, sprawdza i jest osobą, na której można polegać. Zresztą z Delią się już znamy bardzo długo, jest i chyba razem z Ewą najdłużej moderatorem na moim kanale. I ona właśnie to ogarnia, więc jeżeli napisałeś maila, to na 100% ci odpisa, chyba że napisałeś na zły adres mailowy, ponieważ adres mailowy mojej moderacji to moderacja.teamscarlett chyba @gmail.com, ale tam gdzieś wyświetlę wam dokładnie ten adres. I tyle, chyba że pisałeś też do mnie, a pamiętajcie o tym, że no ja nie odpowiadam za grupę Team Scarlett. Grupa jest zarządzana przez ogólnie moją moderację, więc do mnie w sprawach grupowych raczej nie piszcie, piszcie po prostu do moderatorów, a moderatorów macie wymienionych z imienia i nazwiska w regulaminie Team Scarlett, także tak. Lecąc dalej, czy blogi pojawią się na twoim kanale? Blogi czy vlogi? Blog to był pisany, vlog to był nagrywany na... tak jak teraz mówię do was. Raczej nie, bo nie umiem i nie nadaje się do takich rzeczy. Nie jestem babska w jakichś tematach kosmetyków, innych rzeczy się nie znam. To raz, a dwa, nie jestem osobą, która lubi sprzedawać swoją prywatność. Ja na kanale sobie po prostu gram w Simsy i opowiadam wam tyle, ile chcę, żebyście wiedzieli. Natomiast to jest tak znikoma część tego, co się dzieje w moim życiu, że o Jezus Maria, ale nie umiałabym wam przedstawiać mojego życia raczej tak na vlogach. Nie mój typ filmów, także ja raczej mogę sobie pograć, a życie zostawiam sobie osobno, więc wiecie, osobno jest internet i te sprawy, a osobno jest moje życie i mój świat taki realny. Nagrywasz już nowe pokolenie RWDG? To jest zabawne, bo dzisiaj nagrałam właśnie ostatni odcinek RWDG, ale nie wiem, co dostaniecie wcześniej, czy RWDG, czy te Q&A. Jakbyś mogła wybrać jedno miejsce na świecie, gdzie byś mogła zamieszkać, jakie by to było? Ojej, pierwsze do głowy przyszła mi Japonia, tylko że wiecie, w Japonii jest tak zupełnie inna kultura i to wszystko, że nie wiem do końca, czy ja mi się tam odnalazła. Japonia dlatego, że bardzo lubię ten kraj w sensie takim, wiecie, ja się interesuję trochę tą Japonią, podoba mi się ta Japonia, już abstrahuję od tej mangi i anime, którą namiętnie przeglądam, ale jest to dosyć ciekawy kraj, jest taki zupełnie inny, zupełnie inna mentalność niż u nas, ale właśnie nie wiem do końca, czy bym się tam odnalazła, ale to mi przyszło pierwsze na głowę, więc to bym już zostawiła. Ulubiony twórca modów do Simsów, o ile masz? Nie mam ulubionego modera, ponieważ staram się modów unikać. Znaczy ja gram z Maxis Match, mody Alpha sobie zostawiam na bok, jakoś tak nie mogę trochę z nimi grać. Ale lubię je oglądać, ale nie u siebie. Dlatego nie mam ulubionego modera i raczej zachęcam do tego, żeby te mody, wiecie, gdzieś tam sobie zostawiać, niech one sobie funkcjonują, ale żeby wykorzystywać to, co daje nam gra, ponieważ bardzo dużo hejtów na The Sims 4 ogólnie wynika z tego, że ludzie nie chcą się zainteresować tym, co tak naprawdę im tak gra oferuje, walą tymi modami i tyle. Chociaż z drugiej strony dochodzą też kwestie finansowe, bo wiadomo, że nie każdego stać na zakup rozszerzeń i to też jest inna sprawa. No ale w tym wypadku to i tak polecam mody Maxis Match, a nie Alpha. No ale to już, jak mówię, to wszystko to jest kwestia gustów. Mamy różne gusta, jesteśmy różni i to jest piękne i trzymajmy się tego. Gusta są jak pupa, każdy ma własne. Tak samo ręka, noga, oczy, każdy ma własne. I to jest fajne i tyle, więc nie mam ulubionego twórcy modów. Czytałeś tę książkę Dwór Cierni i Róż, bo kolorujesz kolorowankę z tej serii. A, czekajcie. Jakby ktoś nie wiedział, rozmawiamy o tym czymś. Tym, tu, koloruje, tak?
zaraz wam pokażę, żeby nie być gołosłowną, pokażę wam, co ogarnęłam sobie z tej kolorowanki. Ogarnęłam sobie tę rzecz, bo to tak światło wali, że nie zobaczycie tego ładnie. Ogarnęłam sobie tę rzecz i ogarnęłam jeszcze jedną rzecz, też wam pokażę, o ile mi się coś tutaj nie porozwala. I zaraz przejdę do sedna i do odpowiedzi, tak, pamiętam, będę odpowiadać na to pytanie. Ale tego chyba wam nigdzie nie pokazywałam, bo tamto jest na Instagramie, więc zalecam obserwować mnie na Instagramie, jeżeli lubiliście serię z kolorowankami, bo tam wrzucam takie rzeczy. Czy czytałam? Nie czytałam. Ta kolorowanka ogólnie została przeze mnie zakupiona ze względu na to, że jest bardzo dużo fajnych, ładnych obrazków przez różnych chyba artystów robionych. Znaczy nie chyba, tylko na pewno, bo jest zupełnie różna kreska. Czasami bardziej mi się podoba, czasami mniej. Książki nie czytałam, a w treści tej książki są chyba zawarte inne utwory tej autorki. Natomiast nie czytałam dlatego, że stwierdziłam, że to jest chyba książka bardziej dla nastolatków, przynajmniej z tego, co widzę po opisie. I chyba bym się w tym nie do końca odnalazła, ale jeżeli się mylę i jeżeli po prostu tak nie jest, to dajcie mi znać w komentarzach, bo jak mówię, no ja nie jestem alfą i omegą. Treść tej kolorowanki tak średnio mnie zachęciła, ale to też jest takie nagmatwane i tak wam powiem, że jak ktoś nie ogarnia tego tematu, to nie wiem, czy to go zachęca, raczej nie. Więc jeżeli znacie te książki i polecacie, to dajcie znać, ja z chęcią zerknę. Gdybyś miała jeszcze raz zacząć działalność na YouTubie, to jakiej serii na pewno byś nie ogarnęła, podejrzewam, bo jest ucięty temat. I teraz będzie to zabawne, ponieważ mówiłam wam, że planuję powrót do 100 dzieci, ale prawda jest taka, że gdybym zaczynała jeszcze raz nagrywać, nie nagrywałabym tego challenge'u. Ja chcę wrócić do tej serii dlatego, że jestem osobą, która bardzo lubi mieć dopięte wszystkie sprawy i nie lubię mieć czegoś rozpoczętego i niezakończonego. Denerwuje mnie to, a jak wiecie, 100 dzieci to 100 dzieci. Mam 50 dzieci na koncie. W odcinkach jest ich 100 i denerwuje mnie to i chcę ten challenge dokończyć, a jeszcze upewniliście mnie w tym w ankiecie, którą wam dałam, dlatego chcę, żeby ten temat został już raz na zawsze ostatecznie zakończony na moim kanale, ale chcę to zrobić w sposób taki ekspresowy i przyspieszony, żeby nie przynudzać. Fuck! Znowu ten odświeżacz. Żeby nie przenudzać, żeby to było tak sprawnie, mega zrobione, więc do 25 odcinków chcę się wyrobić z 50 dzieciami. Nie wiem, czy to mi wyjdzie, ale albo będziecie już to mieć, albo będzie gdzieś na dniach. Nie wiem, jak to wszystko jeszcze rozplanuję. Ale raczej tej serii bym znowu nie zaczęła i tej serii bym nie ogarniała. To jest fajne pytanie. Czy był film, który zmienił twoje życie lub zmienił twoje zdanie na jakikolwiek temat? Na pewno były filmy, które pogłębiły moją wiedzę na dany temat i sprawiły, że zaczęłam się tymi rzeczami bardziej interesować. Mianowicie mam na myśli teraz na przykład Listę Schindlera. Jeżeli nie oglądaliście Listy Schindlera, to bardzo serdecznie wam polecam. To jest film, który powinien każdy z was obejrzeć. Wiadomo, to jest film, więc filmy rządzą się swoimi prawami. Natomiast ja z racji tego, że mieszkam w Krakowie ogólnie, wiecie o tym, i mieszkałam bardzo blisko fabryki Schindlera, bardzo, bardzo, bardzo blisko, to było chyba pierwsze mieszkanie, w którym mieszkałam, więc mogę o tym mówić, bo mnie tam już nie ma, mieszkam w zupełnie innym miejscu, albo i nie, nie powiem wam, ale tak, mieszkałam bardzo blisko, miałam 5 minut do tego miejsca, więc teoretycznie ogólnie żyjąc na Kazimierzu, oglądając ten film, no to powiem wam, że było różnie. I powiem wam, że na pewno ten film bardziej mi otworzył oczy i zaczęłam się jeszcze bardziej interesować, bo tyle, o ile macie w szkole historię powiedzianą, no to tyle, nie? Ale czytam na polskim, bo na polskim też się czyta przecież utwory traktujące o II wojnie światowej, czy tam I wojnie światowej ogólnie, czy tam o Holokauście. Natomiast mnie się wydaje, że to jest przedstawiony w sposób taki bardzo suchy i nie do końca taki pogłębiający świadomość, jak naprawdę to wszystko wyglądało. Ja bardzo nienawidzę żartów w ogóle na temat tych spraw, na temat Holokaustu i II wojny światowej. Jestem strasznie alergiczna na to. I na pewno ten film, kiedy go obejrzałam, po prostu spowodował, że zaczęłam się troszkę bardziej tym interesować, troszkę więcej czytać na ten temat, bo uważam, że takie tematy nie powinny zostać zapomniane i uważam, że powinniśmy pamiętać o tych osobach, które miały po prostu nieszczęście żyć w tamtych latach, a to zresztą nie będę tutaj tego jakoś bardziej rozwijać, ale na pewno nie tyle, że zmienił, co po prostu skłonił do większego takiego zainteresowania się tym tematem, zważywszy jeszcze na miejsce, w którym żyłam, ale ogólnie polecam wam ten film, fajny jest bardzo i też polecam wam zagłębić się w te tematy, także warto coś wiedzieć na temat przeszłości naszego kraju poza tym, co macie serwowane w szkole. Zresztą w szkole ja zawsze uważam, że za mało jest serwowane o samym naszym kraju. Przynajmniej ja tak miałam. Kiedy dochodziliśmy do etapu jakiejś współczesności, wojen, nie wojen, tych najważniejszych po prostu tematów dla Polski ogólnie,
z ery królów, nieważne, ale po prostu o samej Polsce. Jakoś miałam wrażenie, że tego było najmniej, a pamiętam jakieś Mezopotamie czy inne Ameryki, więc a co mnie tak naprawdę to obchodzi? W sensie ogólnie wiadomo, że trochę obchodzi, nie żeby być ignorantem, ale ten temat jest taki, powinniśmy go ogarniać, ale bardziej powinniśmy się chyba skupiać na naszej historii i to mnie trochę boli, także tak, to na pewno to. Ale pamiętajcie, możecie mieć własną opinię w tym temacie, bo jesteśmy w końcu ludźmi, nie? Każdy ma inną opinię na każdy temat i każdy uważa, że jego opinia jest najważniejsza i w ogóle najfajniejsza i w ogóle on ma tylko rację. Tak jest z ludźmi, nie? Jak nauczyłaś się tak pięknie budować? To mamy temat The Sims. Jak nauczyłam się tak pięknie budować? O Jezu, ja buduję całe życie. Gram w The Sims od 2001 roku. Po prostu cały czas budowałam. Dawniej byliśmy zmuszeni budować więcej, bo nie było tak naprawdę aż takiej możliwości pobierania innych domów. Znaczy coś tam było, chociaż nie było nigdy, ale było ciężej. Szczególnie w The Sims 1 trzeba było się uczyć budować, trzeba było budować. A im więcej nad czymś pracujesz, im więcej czegoś tworzysz, tym tworzysz to lepiej. Tak to działa. Nic nie przychodzi samo z siebie. Nawet jak masz talent, to talent musisz oszlifować, musisz pracować, tworzyć, żeby robić coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. Więc jeżeli chcecie ładnie budować, po prostu budujcie, a nie pobierajcie gotowe parcele. I to jest bardzo duża antyreklama dla moich budowli i galerii na Origin. Jak dowiedziałaś się o istnieniu serii The Sims? To są tematy bardzo stare. O The Sims dowiedziałam się, będąc u mojej kuzynki, i ona właśnie w tę grę grała. Pamiętam to jak dziś. Pamiętam, że siedzieliśmy tam w kilka osób u niej przed komputerem. Ona budowała dom. I pamiętam, że zadała mi pytanie, jakie bym chciała mi i mojemu bratu, bo chyba nasi Simowie mieli być dziećmi mieszkającymi w jednym pomieszczeniu. Czy coś takiego? Czy ona nas tworzyła w The Sims? Naszą rodzinę? Już nie pamiętam. Ale zapytała się je, i może ja z bratem miała mieć pokój? Nie wiem. Ale zapytała się naszej dwójki, jaką byśmy chcieli tapetę w tym pokoju i zaproponowała nam taką niebieską tapetę z balonami, bądź taką żółtą w czarne gwiazdki. No i my chcieliśmy tę niebieską tapetę z balonami. Jeżeli ktoś grał w jedynkę, to na pewno kojarzy takie dwie tapety, które można było wykorzystywać właśnie do pokoju dziecięcego. Taka żółta, w takie jakieś gwiazdki czarne, czy coś takiego. A z racji, że byliśmy dziećmi, to bardziej nam pasowała ta w balonie. Natomiast teraz, jak jestem stara, to zdecydowałabym się raczej na tą żółtą w czarne gwiazdki, więc tak, poznałam serię The Sims i potem, nie wiem, kilka miesięcy później mój brat pożyczył The Sims, bo bardzo mi się spodobało i no tak to wyglądało. Niestety był zmuszony do pożyczenia tego The Sims dla mnie już do końca swoich dni, do momentu, aż sama po prostu zaczęłam się zaopatrywać w tę grę. Ale o tym mogę Wam opowiedzieć w osobnym filmie, bo to długa historia. Skąd ci się chce nagrywać tak Simsy? A to jest jeszcze dalej kontynuacja, ale nie widzę, albo skąd masz taki pewnie zapał, nie wiem. Skąd mi się chce tak nagrywać Simsy? Ja w Simsy gram całe życie i Simsy to jest taka gra, którą ja traktuję jak nie tyle nawet jako grę, tylko po prostu coś takiego, gdzie mogę się odstresować. Najczęściej właśnie jest to budowanie. Ja ogólnie dużo czasu spędzam przed komputerem i wcale nie uważam, że to jest dobre, uważam, że to nie jest dobre, bo tak też wygląda moja praca. Natomiast skoro już grałam w The Sims, to stwierdziłam, że co to jest w ogóle za różnica, żebym, czy ja to nagrywam, czy nie. Grałam, no i dalej gram, tylko to nagrywam teraz, więc tak. A że ja raczej staram się jakoś tak urozmaicać sobie rozgrywkę, w sensie, wiecie, ja teraz gram w The Sims tylko nagrywając, a jak mam wolny czas, to unikam The Sims, właśnie dlatego, żeby nie powodować sobie takiego znużenia tym, więc polecam bardzo serdecznie nie grać cały czas, poznać inne gry, zobaczyć, są inne gry, fajne gry, naprawdę polecam. Na moim kanale niektóre Wam nagrywałam, po prostu zainteresujcie się czymś innym, nie grajcie tylko w The Sims. I wtedy ta gra będzie z Wami dłużej niż jak będziecie, zresztą po żygu, że tak powiem, grać w to The Sims, no ile można, no. No nie da się, nie? Także róbcie sobie jakieś tam przerwy, nie przerwy, czy... Twoja ulubiona piosenka? O Jezu, to jest takie pytanie, temat rzeka, zależy jaki nastrój mam, to wtedy jak mnie zapytasz o moją ulubioną piosenkę, to Ci odpowiem. Ale z tych, co przychodzą mi do głowy, to na pewno jest to Listopad, Komy. Albo Leszek Żukowski jeszcze bardziej chyba. Leszek Żukowski jest taki bardzo mi bliski. Komy. Natomiast kolejna, która mi przychodzi do głowy, to na pewno Deftonsi i Change albo Knife Party. I co jeszcze? I chyba to są takie, które mi przyszły pierwsze do głowy, więc być może to, nie wiem. Ale raczej nie, bo jeszcze jest przecież piosenka Lost in You, Three Days Grace, którą bardzo, bardzo, bardzo pamiętam. Nie mówię, że to są jakieś twórczości najwyższych lotów, ale to są piosenki, które najbardziej mi utkwiły w pamięci i które jakoś tak nasunęły mi się do głowy. Nie wiem czemu.
Nie wiem, ale ja ogólnie chyba nie mam takiej stricte ulubionej piosenki. To wszystko zależy od humoru. Chociaż ten Leszek Żurkowski jest ciekawy. No, Leszek Żurkowski jest ciekawy. Nawet chyba bardziej wolę Leszka Żurkowskiego w wersji demowej niż w demówce, niż w oryginale, która wyszła później z teledyskiem. Znaczy nie, żebym była jakąś fanką Komy, bo nie jestem. Nie, jest kilka utworów, które lubię, w większości nie lubię, ale jest kilka, które są takie mi bliskie. Jaki był pierwszy dodatek, jaki posiadałeś do The Sims 4? To jest dobre pytanie, bo ja zakupiłam The Sims 4, potem nie grałam w nie przez kilka miesięcy, gdzieś tak 8-6, nie wiem, nie pamiętam coś koło tego, bo ja tak mam, że no, tak samo miałam z trójką, zakupiłam i nie grałam i nie, zabierzcie to ode mnie, tragedia. A potem mi się odwidziało i zmieniło. I wtedy chyba zaopatrzyłam się w to, co wyszło po prostu po tym czasie, więc nie wiem, co to było, ale to, co było następne, to już miałam. Więc ciężko powiedzieć, bo to tak raczej na bieżąco sobie uzupełniałam kolekcję. Lubisz gotować? To jest dobre pytanie, bo zawsze mówiłam, że nie lubię gotować, teraz po prostu wolę sobie ugotować niż żreć zamówione jedzenie albo w knajpie. W sensie tak, w knajpie czasem lubię zjeść, ale jeżeli chodzi o taki normalny obiad, to wolę sobie go sama zrobić. Zuzia się mnie pyta, co robię, że mam taką piękną, idealną cerę. I Zuzia, ja ci tylko mogę powiedzieć, że moja piękna, idealna cera jest wynikiem dobrego oświetlenia. Dobrego oświetlenia. W miarę dobrego oświetlenia na filmach, ponieważ to nie jest tak, że ja mam cerę nieskazitelną, mam różne na niej wypryski często, ale po prostu inaczej się to widzi w ekranie podczas nagrywania, a inaczej się to widzi w rzeczywistości. Więc nie, żeby nie miej żadnych kompleksów, a ja ci żadnych rad nie będę dawać, bo ja nie jestem babska w tych tematach, jak mówię, nie znam się na tym, ja po prostu sobie twarz oczyszczam, jak powinno się ją w sumie oczyszczać i tyle. Ale też prawda jest taka, że nigdy nie miałam tendencji do jakichś wielkich wyprysków i innych tego typu rzeczy, więc no na pewno mam przez to sprawę ułatwioną. Ale Zuzia, jeżeli jesteś nastolatką i masz takie problemy ogólnie z cerą, to pamiętaj o tym, że jak przestaniesz być nastolatką, to ci przejdzie. Jeżeli masz bardzo duże problemy z cerą, to żadne specyfiki i samodzielne leczenie się, tylko po prostu przejdź się do dermatologa, który zobaczy to wszystko, który powinien ci zlecić jakieś badania i wtedy będzie wiadomo co i jak. Nie bawcie się w leczenie samodzielne czy jakieś takie inne dziwne rzeczy, ponieważ od takich spraw są właśnie lekarze, ale w momencie, kiedy macie naprawdę spore problemy z takimi rzeczami, z cerą. To jest moje zdanie, że jak coś się dzieje, to lepiej zamiast bawić się w znachora, to samemu się tym zajmować, czy tam jakimś innych krewnych i znajomych pytać, to po prostu przejść się do specjalisty w tym temacie, bo po to właśnie on tym specjalistą jest, żeby wam pomóc. Ale czasami nawet nie jednego, bo różnie można trafić. Dobrze wspominasz liceum? Nie, nienawidzę mojego liceum. Nie, może za mocne słowo. Nie lubię mojego liceum, nigdy w życiu bym tam nie wróciła, nie mam żadnych pozytywnych odczuć, jak go widzę, wręcz mam same negatywne. Jest może dwóch nauczycieli, jeden nauczyciel, którego lubię, właściwie jeden chyba, bo to jest moja pani od polskiego, mam do niej bardzo duży sentyment i bardzo miło wspominam z nią zajęcia, natomiast reszta jest dla mnie, no nie no, trochę przegnę, jak powiem, traumą, ale nigdy w życiu do tej szkoły bym nie wróciła, nie weszłabym do niej jeszcze raz i wszystkim swoim znajomym odradzam w ogóle pójście do tej szkoły. I to nie chodzi o to, że to jest zła szkoła, bo teoretycznie to jest dobra szkoła, tylko ja się tam czułam trochę jak w psychiatryku, ale to jest naprawdę ciężko tak wyjaśnić w takim Q&A, więc po prostu temat pominę. No, źle trafiłam, jeśli chodzi o to i to też nie jest kwestia mojej klasy, żeby nie było, bo moja klasa była w porządku, pozdrawiam, jeżeli ktoś mnie ogląda właśnie z mojej klasy z liceum, ale po prostu sama szkoła, sam budynek, to w jaki sposób była zarządzana, jak to wszystko wyglądało, jakich miałam niektórych nauczycieli, po prostu powodowało, że strasznie źle się czułam w tej szkole i w momencie, kiedy ją opuściłam, to dopiero poczułam taki luz i wolność i że wreszcie mogę być sobą i robić to, co bym chciała i że nikt mnie nie dręczy w sensie takim. No bo nie, że mnie dręczyli koledzy, ale bardziej bym powiedziała, że dobra, nie będę tego tematu poruszać, bo nie chcę, są prywatne rzeczy, ale źle wspominam liceum, za to bardzo, bardzo dobrze wspominam gimnazjum i podstawówkę i bardzo, 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 bardzo dobrze wspominam studia. Także wiecie, no bywa. Czasami można źle trafić, ale to trzeba przeżyć, iść dalej i tyle. Ulubiony film? Zdecydowanie to będzie coś ze starych filmów, bo albo to będzie będą rzymskie wakacje, przepraszam, albo to będzie Przemino z wiatrem, albo to będzie Casablanca, albo to będzie Czarnoksiężnik, Skrajny Os.
te stare filmy bardzo lubię, ale też bardzo lubię Skazanych na Shawshank i powiem wam, że to jest taki film, który mogę oglądać miliony razy i będę go zawsze wielbić. Kocham Skazanych na Shawshank i te rzeczy mi przychodzą teraz do głowy, jeżeli chodzi o ulubiony film. Od kiedy masz Miśka Damiana? Misiek Damian, który tutaj jest, możecie nie wiedzieć albo i wiedzieć, to jest Miś Damian. To jest miś od mojego chłopaka Damiana i on mi go przywiózł z Anglii, jak z Anglii wracał, a to było, Jezus Mario, Jezu, kiedy to było? 3 lata temu, Jezus, nie wiem. Dobrze, że tego nie ogląda. Jezus, ja już nie wiem, ile jestem w związku z Damianem. Przesrane. No tak, ale to jest od Damiana i ten Miś Damian to był kiedyś taką bardzo kluczową postacią na grafice mojego kanału, a tak czy inaczej zawsze ze mną występuje, między innymi dlatego, żeby tutaj nie było tak pusto, bo jakby go nie było, no to musicie przyznać, że taka sama kanapa byłoby kiepsko. Nie powiem, żebym miała nie wiadomo jakie tło za sobą, powinnam na tym popracować, może to jakieś lampki rozwieszę, nie wiem co o tym sądzicie, zobaczymy. No w każdym razie, tak. Co studiujesz lub studiowałaś? Ja studiowałam, bo już studia ukończyłam administrację i politykę publiczną na poziomie magistra i obroniłam się na piąteczkę. Czy kiedyś żałowałaś, że założyłaś kanał? Nigdy tego nie żałowałam, uważam, że to była jedna z najfajniejszych decyzji w moim życiu, która bardzo dużo w tym życiu mi zmieniła i bardzo mi pomogła w pewnym momencie i uważam, że to była chyba jedna z mądrzejszych rzeczy, jakie zrobiłam w swoim życiu i każdemu bardzo serdecznie polecam zakładanie kanałów, tworzenie, jeżeli macie jakieś pomysły, macie jakieś coś, co chcecie się podzielić, to nie przejmować się otoczeniem i w ogóle, czy ktoś będzie mieć jakiś problem do was, czy nie będzie mieć. Róbcie to, co dla was jest najlepsze. Myślcie o sobie, odrobina egoizmu nikomu nie zaszkodzi. Ktoś cię zachęcił do nagrywania RWDG, czy sama postanowiłaś zacząć ten challenge? RWDG to był challenge, który sama sobie znalazłam i zaczęłam go nagrywać dlatego, że był challenge pokoleniowym, czegoś takiego potrzebowałam, lubię grać z fabułą, luźne rozgrywki po prostu mi się znudziły, fajnie mieć jakąś bazę i uważam, że bardzo fajny challenge to jest i polecam wszystkim. Planujesz kiedyś zrobić jakieś spotkanie z widzami? Osobiście bardzo bym chciała. Wiecie co? Problem polega na tym, że ja sobie po prostu gram w Simsy i nie uważam, że jestem jakimś nie wiadomo kim, kto powinien jakieś spotkania organizować i w ogóle nie czuję czegoś takiego. To nie jest mój klimat. Ja sobie gram po prostu w grę i lubię tę grę wam przekazywać. Oczywiście, jeżeli nie wiem, będziecie mieć okazję, może gdzieś mnie zobaczycie kiedyś czy coś, to nie krępujcie się śmiało, możecie do mnie podejść, ale raczej tworzenie jakichś spotkań i takie, wiecie co, dla mnie to jest takie jakby, nie wiem, podbijanie komuś ego, takie dziwne. Rozumiem, że jakbym miała milion subskrypcji, czy tam ileś, takie spotkania robić, o Jezu, w ogóle Scarlett robi spotkanie, idźmy, zobaczmy Scarlett. Ja jestem człowiekiem, po prostu zwykłym, normalnym i nie czuję się osobą powołaną do tego, żeby, nie wiem, robić jakieś spotkania, w którym moi widzowie by przyszli uwielbiać mnie na nich, nie wiem. Znaczy, wiem o co wam chodzi, że fajnie byłoby się spotkać, pogadać, natomiast ciężko by to było zgrać z moim jakimś takim myśleniem na ten temat, więc nie wiem. Ale, no jak mówię, nigdy nie mów nigdy, bo może coś takiego się uda zrealizować, ale w momencie, na którym jestem, znaczy na ten moment, na który jestem, czyli te, nie wiem ile to jest, 83 tysiące subskrypcji, nie uważam, żebym była jakąś taką osobą, żeby aż czas poświęcać na spotkania mnie, nie wiem, czy to rozumiecie, mam nadzieję, że się nie obrazicie, po prostu jakoś tego nie czuję, ale jeżeli będziecie mieć gdzieś okazję, nie wiem, zobaczycie mnie czy coś, to się nie przejmujcie, po prostu śmiało podejdźcie, nie gryzę, lepiej tak, niż potem biegać za mną po oszą, jak robię zakupy i pozdrawiam pewne osoby tutaj. Tak, widzę to. Ja nie mam jakieś nie wiadomo ile widzów, więc wolę sobie nie wyobrażać, jak to jest, jak naprawdę jest się kimś takim zdanym, ale nawet ja czuję takie czasami akcje, więc pozdrawiam bardzo serdecznie, szczególnie w galeriach. Jakie jest twoje rodzinne miasto? Nigdy o tym nie mówię, dlatego że uważam, że to jest informacja, która do niczego nie jest wam potrzebna, w sensie takim, że pamiętajcie, nie podawajcie za dużo informacji na swój temat w internecie. Zawsze, wszędzie, o każdej porze lepiej mniej niż więcej. Natomiast jeżeli chodzi o pokazanie mojego mieszkania, to też tego nie zrobię, bo to jest taka moja sfera prywatna i uważam, że właściwie chyba nie ma co. Może jak się będę przeprowadzać, to wam trochę opowiem na ten temat. Ale ogólnie moje mieszkanie zrobiłam w The Sims, więc możecie sobie zobaczyć mniej więcej jak to wygląda, bo dosyć udało mi się to odtworzyć. Ale to tyle.
No. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało to Q&A, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jakieś komentarze. Zapraszam Was na Instagram, bo pewnie na dniach jeszcze znowu będę Was prosiła o jakieś pytania i może będziemy sobie to kontynuować. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Więc odsyłam na Instagram, odsyłam na Facebooka. Więcej mnie tam znajdziecie. Zostawcie łapkę, komentarze, będzie mi mega miło. I trzymajcie się standardowo cieplutko. Cześć!